Jeżyce w końcu doczekały się doskonałych żeberek i wypasionych kanapek. Cześć, ja się nazywam Maciej Blatkiewicz i ostatnio odwiedziłem Kraft, czyli nową knajpkę na Słowackiego w Poznaniu, która specjalizuje się w mięsie. Największym hitem w lokalu są doskonale przyrządzone żeberka. Nie ma w nich zbyt wielu odrzutów, a mięcho łatwo odchodzi od kości. Oblane są lekko słodkawym sosem przypominającym barbecue i podane są wraz z zieloną sałatką i polentą, która moim zdaniem mogłaby być zastąpiona mimo wszystko grubo ciachanymi frytkami. Porównując żeberka z Kraftu do żeberek z miasta czy żeberek z Up in Smoke Barbecue, czyli z knajp, o których mówiłem jakiś czas temu, wydają mi się one ciut gorsze, ciut słabsze, mniej wyraziste, ale i tak Kraft nie ma się czego wstydzić, te żeberka są naprawdę bardzo dobrze przyrządzone. A już na pewno milion razy lepiej niż w Żebrowarze, czyli lokalu, który również specjalizuje się w żeberkach i również znajduje się na Jeżycach, ale niestety nie robi dobrego wrażenia. Miałem o nim robić osobny film, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo żeberka w Żebrowarze są naprawdę słabe. Głównie dlatego, że leżą przez długi czas w podgrzewaczach, a mięso jest przez to suche i niesmaczne. Ale wróćmy do Kraftu, bo w Krafcie poza żeberkami dostaniemy naprawdę bardzo dobre kanapki. Oczywiście są to kanapki wielkości burgerów, więc możemy się nimi najeść również na obiad. A double triple decker sardine and marshmallow fudge sandwich. Open the mouth between the gums. Look out, stomach. Here it comes. A moje pochwały kieruję w stronę kanapki z wołowiną kimchi. Mięso wprost rozpływa się w ustach, a w smaku i wyglądzie przypomina pieczeń, zaś kimchi jest tylko lekko ostre. Takie wiecie, bez przesady, jak dla mnie idealnie wyważony poziom pikantności. Mój znajomy je kanapkę z pulled porkiem i mu smakuje, aczkolwiek mówi, że jadł już w życiu lepsze szarpane prosiaki. Przez to, że do tych mięsnych dań można sobie domówić jeszcze piwo rzemieślnicze, odnoszę wrażenie, że Kraft jest takim trochę duchowym spadkobiercą pintej klepki. Pinta klepka również mieściła się na Jeżycach, również można było tam zjeść kozackie kanapki m.in. z pulled porkiem, a przy okazji oferowała szeroki wybór piw. Niestety mimo licznych i oddanych fanów nie przetrwała na dość wymagającym poznańskim rynku gastronomicznym. I w związku z tym wszystkim, co tutaj mówię, w Krafcie brakuje mi dwóch rzeczy. Po pierwsze szerszej oferty piw rzemieślniczych. Podczas moich wizyt do wyboru miałem jedynie 3 piwa z browaru Pinta, ale usłyszałem, że w najbliższej przyszłości ma się to zmienić. Po drugie, fajnie by było, gdyby niektóre dania były w takich mniejszych wersjach, bardziej przystawkowych, tak żebym przed kanapką lub żeberkami mógł sobie zamówić na przykład kiełbaskę domowej roboty, na którą zwróciłem uwagę w menu, ale nie zdecydowałem się na nią, bo po prostu wiedziałem, że aż tylu naraz rzeczy nie zmieszczę. Poza tym wszystko super, więc kierujcie się na Jeżyce i jedzcie dobre mięso. A jak już odwiedzicie Kraft, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam smakowało. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału i łapce w górę, za co będę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Na razie, cześć, smacznego!